Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. Pierwszą połówkę jesiennych zmagań w pierwszej wojewódzkiej lidze trampkarzy młodszych ekipa Zielonych z rocznika 2010 musiała uznać za udaną. Podopieczni trenera Piotra Bryka dzięki dobrej grze i systematycznemu dokładaniu punktów do swojego dorobku znalazła się w ścisłej czołówce ligowej tabeli. Rundę rewanżową chorzowianie zaczęli od starcia z rówieśnikami z Odry Centrum Wodzisław, z którą na przywitanie sezonu zremisowali w roli gości 1-1. Chorzowianie byli faworytem, przeważali, ale pierwszą bramkową okazję stworzyli sobie przyjezdni. Świetnie jednak spisał się Antoni Konior, który w porę wyszedł z bramki i nie dopuścił do tego, by Odra objęła prowadzenie. Gospodarze na pierwszą klarowną szansę do tego, by otworzyć wynik, stworzyli sobie w 26 minucie. Piłkę przed bramką Rybala dostał Piotr Wyrwa, ale uderzył tuż obok słupka bramki gości. Nad boiskiem w Chorzowie rozlała się solidna ulewa i to próbował wykorzystać Maksymilian Klekot, który uderzył z dystansu, ale choć na raty, to skutecznie obronił to uderzenie golkiper z Wodzisławia. Na 5 minut przed końcem pierwszej odsłony efektownym uderzeniem popisał się Kacper Siga, ale znowu golkiper gość znakomitą interwencją wyjął piłkę z okienka swojej bramki. Do przerwy wynik bezbramkowy, po zmianie strony znowu miejscowi stroną przeważającą, ale bez szczególnie dużej liczby bramkowych akcji. Tymczasem w 63 minucie zupełnie niespodziewanie na prowadzenie wyszli przyjezdni z Wodzisławia. Efektownym uderzeniem popisał się Karol Szaboń i Odra wygrywała w Chorzowie 1-0. Stadion musiał więc teraz odrabiać straty i próbował to robić, tyle że tego dnia ekipa trenera Piotra Bryka miała problem z podejmowaniem dobrych decyzji przy finalizowaniu swoich akcji. W efekcie, mimo walki o punktową zdobycz do samego końca, tym razem chorzowianie musieli przełknąć gorycz porażki. Stadion Śląski Chorzów przegrał z rówieśnikami z Odry Centrum Wodzisław 0-1. Już odtwarzałem sobie moje poprzednie wywiady, od kiedy prowadzę ten rocznik i od kiedy gramy w tej pierwszej lidze i w każdym wywiadzie podkreślam to, że te mecze są na styku, że małe rzeczy decydują o wyniku. No ale trzeba pamiętać, że to jest proces, że wynik powinien być efektem jakiejś tam pracy, jakiegoś pomysłu na grę. Dlatego ja nie jestem smutny po dwóch ostatnich meczach, po dzisiejszym z Odrą, po środowym z Gliwicami, bo w obu meczach to my graliśmy w piłkę, w obu meczach to nasz zespół chciał się rozwijać, a zespoły przeciwne gdzieś tam do prostych środków się nastawiały się na jakieś proste środki. No i dzisiaj co, w drugiej połowie jakiś strzał życia z półobrotu wpadł naszemu bramkarzowi za kołnierz i przegrywamy 0-1. Myślę, że mamy zawodników w zespole, którzy dochodzą do sytuacji dobrej w polu karnym, trochę się gotują i te decyzje nie są najlepsze, ale to mówimy o jednostkach, mamy też chłopaków, którzy do końca potrafią tą chłodną głowę zachować, więc nie, ja bym tutaj powiedział, że akurat te dwa mecze ze Śląską Akademią, kiedy był ostatni skrót, to tam faktycznie po prostu mecz się tak potoczył, że tych sytuacji nie było za wiele. Tutaj wiele razy się kotłowało w tym polu karnym, brakowało ostatniego podania, te strzały były takie za lekkie, ale nie brało się to chyba z tego, że brakowało pewności siebie, tylko po prostu jak trzeba było czasami zamknąć oczy i uderzyć z prostego podbicia, to my szukaliśmy wewnętrznej części stopy. Znowu jak trzeba było przymierzyć, to my szukaliśmy prostego podbicia. Także trochę bym usprawiedliwił chłopaków, bo dzisiaj przynajmniej dochodziliśmy do sytuacji. Dzisiaj dochodziliśmy z łatwością do pola karnego przeciwnika. No, a że tam nie wpadło, no życie. Jeszcze nie jeden taki mecz się trafi, że wpadać nie będzie. Ale tak jak mówię, ja byłem zadowolony z tego, że graliśmy proaktywnie, że graliśmy wysoko, że odbieraliśmy piłkę na ich połowie, że próbowaliśmy wyjść krótkimi podaniami ze swojej połowy. Mówię o drugiej połowie, bo w pierwszej połowie niestety się trochę dostosowaliśmy do gry przeciwnika. I tak jak mówię, to jest proces i trudno. Ja wolę dzisiaj przegrać, ale za rok, jeśli my będziemy grali dalej tak samo, to myślę, że te mecze będą nam sprawiały większą frajdę i tych bramek po prostu będziemy strzelali te bramki. Staramy się od początku tej ligi jakby tonować nastroje, nawet jak tam byliśmy na tym szczycie, to może nie, że wiedziałem, ale braliśmy taki scenariusz pod uwagę, że to może być chwilowe, że ciężko tutaj złapać takie serie i tak bardzo dobrze punktowaliśmy w tej pierwszej rundzie, mieliśmy 5 zwycięstw, zresztą to widać jakby w tabeli, że została ona trochę podzielona, mamy już raczej taki spokój psychiczny, możemy grać na luzie i tak właśnie jak dzisiaj, że
mimo porażki, wiecie, gdybyśmy byli gdzieś na dole, to dzisiaj byśmy rozmawiali zupełnie inaczej, bez uśmiechu na twarzy, bo tych punktów by nam brakowało, a tak, cieszę się, że zagraliśmy dobre spotkanie, a że nie udało się wygrać, tak jak mówię, spokojnie, było dobrze.